w czwartek pierwszy mecz domowy. Jakiś dodatkowy dreszczyk, adrenalina przed tym pierwszym meczem, przed własnymi kibicami w tym sezonie? Bo nie ma adrenaliny. Ja wiem, że jakie nasze kibice wiedzą zrobić atmosferę i mam nadzieję, że będzie pełna hala przywitać chłopaków. Z drugiej strony my mamy trochę zdrowotnych problemów i trochę niektórzy zawodnicy. Uvidzimy, jak jutro, jak czwartek to będzie. Myślę, że więc mnie wszyscy będą gotowi, ale uvidzimy jeszcze. Karim Britton, widzę, że już się porusza. Nie wiem, czy jeszcze jest w pełnym treningu. Co z nim, jakiego sytuacja? Bo on trenuje, on jest tutaj. Uvidzimy. Uvidzimy, czy niektórzy rzeczy będą w porządku. Jak będą, to zależy od sytuacji. Jak będą dobrze, on będę grać. Czyli jest szansa, że w czwartek jest, już zadebiutuje, tak? Jest, tak. Tak jest. Okej, okay, a Glenn Cozy, jak wygląda jego sytuacja? Wiadomo, że ma ciężką sytuację rodzinną, wyleciał z Polski. Tak. I rozumiem, że nie wiecie, kiedy tak naprawdę. Nie wiemy, kiedy, czy wróci, jak wróci. Jest sytuacja bardzo ciężka. Smrt ojczyna jest, i którego wychował faktycznie, i na pewno on jeszcze to się dowiedział przed zeszłym meczem. Kilka godzin przed meczem się dowiedział, także nie ma czystej głowy i uvidzimy naprawdę. Nie wiadomo nic, nie mogę nic powiedzieć, bo najpierw musi tam zdojrzeć, pogreb i tak dalej, i z mamą, i uvidzimy, jak to będzie dalej. Ale powiedział pan, że nie wiem, czy wróci, to jest możliwe, że wróci. Nie wiem, czy wróci, nie wiem, kiedy wróci. Może być, że nie wróci, to nie wiadomo, bo zawsze z Amerykanami to nigdy nie wiadomo. Oni pójdą i mówią, że nie może wrócić i nie może nikogo na siłę. Tak, dlatego do przodu mówię, że wszystko jest możliwe. Dobra, a jakiego meczu się pan z Czarnymi spodziewa? Oni mają za sobą między innymi Ostrów, ale też chyba na razie na początku tego sezonu nie wyglądają na zespół, powiedziałbym, no taki mocny, jak choćby na początku zeszłego sezonu. Myślę, że są mocnym zespołem, mają dużo zawodników do rotacji. Nie są może mocni, jak byli w zeszłym sezonie, ale na pewno kilka chłopaków tam z zeszłego sezonu, co daje jakość drużynie, główna polska rotacja, i myślę, że to jest ich główny plus. Trener i ich polska rotacja z zeszłego sezonu, nowi zawodnicy, obcokrajowcy oczywiście. Uvidzimy, jak to będzie. Mam nadzieję, wierzę, że to możemy, jeżeli zagramy tak, jak na maksa naszych możliwości, ja wierzę, że możemy wygrać.